Cześć, to my, a Dzień to dobry. najlepsza randka świata. Odcinek specjalny, walentynkowy, ponieważ pewnie doskonale wiecie, że niedawno, znaczy parę miesięcy temu to już było niedawno, był odcinek chyba trzyczęściowy, nie? O najgorszej randce tak. świata. Nie, czy właściwie, bo jeszcze wcześniej nagrywałaś Tak, chyba no to było pięć światowej. takich chyba odcinków. No i pojawiły się głosy, że ej, dlaczego robimy tylko i wyłącznie odcinki o najgorszych randkach, przecież najlepsze też zasługują na swoją uwagę. I postanowiliśmy zrobić taki odcinek właśnie w walentynki, więc dzisiaj przeczytam około 100 historii najlepszych randek świata. Z tego co wiem, to niektóre już są bardzo śmieszne. Mhm. Słyszałam, że są śmieszne. Ja specjalnie ich sobie nie czytałam. Wcześniej, żeby tutaj e, wszystkie reakcje były na żywo. Ale chcia, chciałbym też dodać, że niektóre z tych najgorszych randek świata też na przykład zakończyły się długoletnim związkiem, nie wiem, małżeństwem, dziećmi Najlepszych. I tak dalej. Nie, właśnie z Naj tych najgorszych, gorszych. które też czytaliśmy tam, e, Aha, tak. była chyba historia z wypadkiem samochodowym. Nasz pies je kamyki. Ja. Skąd bo mamy kamyki? Dzi do bo dzisiaj wieszałam obrazy tutaj i tam zrobiłam dziurę Aha. w ścianie i wypadło Ma, parę kamyków. Widocznie tak. Dobra, no to zaczynamy. Też chcemy powiedzieć, przynajmniej ja chcę powiedzieć, że życzę wszystkim zakochanym wszystkiego dobrego. Tak, o. Chociaż też to jest po prostu święto miłości, więc każdy z nas pewnie kogoś kocha, jest przez kogoś kochany. Więc wszystkiego najlepszego wszystkim. Więc jeżeli jesteście dzisiaj singlami, to się absolutnie nie przejmujcie. My jesteśmy taką parą, która w sumie Walentynek za bardzo nie. Świętuje, nie? Mamy codziennie. <noise> tak. Nie, ja, ja teraz w tym roku kupiłam. Tak, tak, to są nasze całujące się pieski. Yy, I kupiłam w prezencie sobie i tobie kubki z yy, Czynie Ceramics, o, które projektowała Bia, yy, yy, Bianka Szlachta. No przecież wiedziałeś o tym. Bianka Szlachta w ogóle bardzo ją serdecznie pozdrawiam, to jest w ogóle moja koleżanka z zabra z liceum. Pewnie ją kojarzycie jako bardzo znaną tatuatorkę i ona zrobiła taką specjalną serię. I na kubkach jest napis Mam Cię z Tindera, ale realizacja jest dopiero tam chyba do 6 tygodni, ponieważ to są ręcznie robione rzeczy. Dobra, także przypominam, po prostu tylko tak ci mówię, że prezent na walentynki przyjdzie pewnie w kwietniu. Dziękuję. Tak tylko. Pierwsza historia, jaką dzisiaj otworzymy odcinek, nie wiem, czy będę go dzieliła na części. To się jeszcze zastanowimy, albo to jest pierwsza część, albo to jest po prostu odcinek. Pierwsza historia jest napisana przez Kasię. Ma aż 98 serduszek, lajków i polubień, więc chyba jest dobra. Kasia pisze albo tak. była pierwsza. Albo była pierwsza. Nie, 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 ale tak, to jest dobra historia. Znasz ją? Mhm. Dobra. Wynajmowane mieszkanie z koleżanką. Ona się wyprowadza i muszę szukać współlokatorki, ale zgłasza się współlokator. Pierwsze spotkanie, oglądanie mieszkania. Czekałam na niego przy windzie, żeby trafił. Winda się otwiera i nagle buch. Uderzyło mnie jakby ciepłym powietrzem. Coś niesamowitego. Przedstawił się i oglądał ten pokój do wynajęcia przez półtorej godziny, więc chyba dobrze mu się ze mną rozmawiało. Powiedział, że bierze. Bardzo mi się podobało, ale uparłam się, że między nami współlokatorami nic nie może się wydarzyć. Pierwsza randka w kuchni naszego wspólnego mieszkania. Ja w dresie, z maścią na pryszcze, przecież i tak nic między nami nie będzie, prawda? Piwo i rozmowa do rana, a rano do pracy. I tak rozmawialiśmy codziennie w tej kuchni przez dwa tygodnie, aż postanowiliśmy obejrzeć wspólnie film w moim pokoju. No i tak już ten pokój stał się nasz. A teraz mamy już własne mieszkanie, ślub i Twoje dzieci. Jezu, piękna. To w tym drugim pokoju mogli sobie zrobić magazynek, na przykład wtedy. On by się przydał taki <grym> <grym> Na wszystkie statywy. O. Kasiu, powiedz, czy zrobiliście sobie z drugiego pokoju magazynek? To jest dla nas bardzo ważne. Przynajmniej dla Krzysia. Ale to taka historia trochę, takie, ja lubię takie zasady, które potem po prostu się okazują zupełnie niepotrzebne, na przykład tak rozumiem, że to na przykład działa gdzieś w korporacjach, że no tam pracownicy nie powinni wchodzić ze sobą w związki, albo że na przykład w terapiach grupowych też y, uczestnicy tej terapii nie mogą się ze sobą łączyć w parę i tam jakieś zależności między sobą mieć, ale współlokatorzy tak no nie, no to jesteśmy teraz na gruncie współlokatorskim, nic nie może między nami zajść, a potem się okazuje, że to po prostu nie ma żadnego znaczenia, taka zasada. Ja potem się i tak z Zostajecie spółkaturami. Dokładnie, dokładnie. Agnieszka. Poznaliśmy się w barze studio w Pałacu Kultury w piątek 13. W piątek 13. Aha, 13 listopada 2015 roku. Tak, wieczór zamachów w Paryżu. Wpadłam na imprezę dosłownie na chwilę, na jednego drinka, wyciągnięta z łóżka przez koleżankę. Podziwiam, że da się Ciebie wyciągnąć z łóżka przez koleżankę. Nie nie ma bata, żeby się wyciągnęło. Chyba, że ty dzwonisz i prosisz, żeby przyjechać. <głos> <głos> On tak samo... Co, że bym powiedział, że w Biedrze są nowe świeczki zapachowe. Tak, to tak. <głos> <głos> Albo że paczkomat przyjechał, co się jest do odebrania. Albo że na dole właśnie przyjechał żuk z chemią z Niemiec. <noise> nie, nigdy nie kupowałam chemii z Niemiec, z Żuka. Nigdy. No, ale jakby przyjechał, to byś poszła. Nie, bo ją trzeba wnosić na górę, a to w ogóle słuchamy teraz historii romantycznej Agnieszki. Wpadła na imprezę dosłownie na chwilę do baru studia, tak na jednego drinka wyciągnięta przez koleżankę. On tak samo jak ja nie chciał ruszać się z domu, ale w końcu wyszedł. Stojąc na zewnątrz w większej grupie, zapytał, nie, zapytał czy może pożyczyć mój telefon, bo mu się rozładował. No nieufnie podałam mu go, bo wzbudził zaufanie i mieliśmy wspólnych znajomych. Bez pardonu dodał się do moich znajomych na Facebooku, a potem już w środku zaprosił mnie na drinka, ale zobaczył swojego kumpla sprzed lat i poprosił, abym poczekała, i zaraz wróci. Oczywiście nie poczekałam. Poszłam sobie, ale mimo tłumów mnie odnalazł. Pożegnaliśmy się, wróciłam do domu, a on poszedł do planu B. Wrócił potem dobrze zrobiony do waru studio pytając naszą wspólną koleżankę, gdzie jestem, bo chcę mnie zobaczyć. Rano napisał. Mimo mojego chwilowego oporu zgodziłam się z nim umówić i randki były już codziennie. Jesteśmy po ślubie i mamy dwuletnie pobo. Gratuluję. Listopad, plan B, to już tam ogródek jest zamknięty, to wtedy nalewają piwo w te kubki od Coca-Coli, takie półlitrowe, że jak ludzie wychodzą na zewnątrz z piwem, to żeby nie było przypału. Ale a propos tego, że nie poczekałaś na niego pod Pałacem Kultury, to powiem ci, że my mieliśmy bardzo podobną historię w 2015 roku, też w listopadzie. Też listopadzie. E, I to było... Parę dni później. Parę dni później, dosłownie, dokładnie. 17... Krzysiek, to, nie. Był... to był ten sam weekend. Ty nie, 13... Czekaj, czekaj, czekaj. 13 piątek, a to była niedziela 15 przed twoimi urodzinami. Ja czekałam i ty się tak na maksa spóźniłeś, bo byłeś skacowany. Nie byłem skacowany. Och, wcale. No, mamo Krzysia, tato Krzysia, był skacowany. Wiecie, jak jest Krzyś. Yy, i, I czekałam na Krzyśka na patelni. Yy, na patelni czekałam na niego. Kurde, bez mała półtorej godziny, a to było jakieś nasze trzecie spotkanie, i Krzysiek Wieś, cały czas jak gdybym pisał. Tak, poszedł do planu B, być może byśmy mieli dwuletnie Bobo. Tak, cały czas pisał: Ja już zaraz będę, zaraz będę, zaraz będę. Ja jeszcze wtedy w ogóle nie kojarzyłam Warszawy, i jak on mi pisał, że zaraz będzie, to był na powiślu, bo dopiero podjechał na powiśle, żeby wziąć ciasto. I potem przyjechały z ciastem i z takimi małymi butelkami Prosecco i siedzieliśmy na zewnątrz pałacu w tych takich wnękach, które tam są. Od strony Pałacu Młodzieży. Strony pałacu Młodzieży tak. I tam siedzieliśmy i jedliśmy sernik i piliśmy to Prosecco. Także bardzo się cieszę, że to, to byłyśmy właściwie prawie w tym samym miejscu o tym samym czasie. I też się wtedy poznaliśmy, no w sumie... Czy ja później cię nie odprowadziłem na wolę i potem wracałem jakoś autobusem nocnym, nie w tej stronę, co trzeba, z psem w autobusie. Nie no w ogóle. Nie wiem, czy się wtedy nie pocałowaliśmy świadomie pierwszy raz. Tak, tak. tak. Bo nieświadomie to się całowaliśmy dzień wcześniej. Jacek, ja że to nie jest live. się podgrzał ten. Kawa mi się już Czy Znaczy ja świadomie, ty nieświadomie. Chodź tu. Aleksandra do, dopowiada: Mam podobną historię. Mieszkałam wtedy w akademiku i wróciłam do domu po nieudanej randce. Wieczorem znajomi z akademika namówili mnie, żeby poszli, żeby, żebyśmy poszli do baru za rogiem. Nie chciałam, byłam zawiedziona po nieudanej randce, ale w końcu poszłam. W przypadkowych ubraniach wyciągniętych z szafy, z kokiem na czubku głowy i bez yy, makijażu. Stałam sama i piłam piwo, i nagle wszedł on. Wracał z miasta do akademika i postanowił zajrzeć jeszcze na pożegnalne piwo na dobranoc. E, zaczęliśmy gadać. Trochę się śmieje z piwa na dobranoc. Zaczęliśmy gadać. Rozmawialiśmy o skokach narciarskich i o tym, co studiujemy. A później ja opowiedziałam o mojej nieudanej randce, a on mnie pocałował. Wiadomo. Bar, ciemności, alkohol. Następnego dnia odwiedziłam go w jego pokoju. W dresie z turbanem z ręcznika na głowie i z wielkim kubkiem herbaty w ręku. Totalnie wyluzowana. Dwa tygodnie później byliśmy już parą, a od roku razem mieszkamy. W kwietniu minął cztery lata od naszego pierwszego spotkania. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, dokładnie. To pewnie do, do, w kwietniu zmontujemy jakoś, nie ten odcinek? Dobrze, no, on pójdzie tak, jak pójdzie. No. No z wycięciem tego wcześniejszego fragmentu tam, Absolutnie nie o naszym spotkaniu. O Teraz mówię, że był, że był taki fragment Który Krzysiek chce wyciąć Jeżeli to będzie chciał wyciąć To będzie wiadomo, że był fragment Kiedy miał kaca Sebastian no ten Sebastian. W środku września o drugiej w nocy Wybraliśmy się na dziką plażę I do czwartej trzydzieści przeleżeliśmy Na pomoście pod jednym kocem Moja mama mi nigdy nie pozwalała leżeć pod kocem z łupakiem. Nigdy Zabiera mi koce, jak miałam mieć rantkę w pokładzie. A ja w ogóle nie kumałam, o co jej chodzi. Że po prostu Masz chcę justynko, się z nim strzemnąć. Justynko, to będzie cieplejszy śpiwór, ale taki pojedynczy. Schowajcie się w pojedynczych śpiwory. Takie robaczki. Potem okazało się, że mamy mnóstwo nieodebranych połączeń od rodziców. Szczególny przypał miała druga strona, bo miała 16 lat. Razem nie jesteśmy, ale rozmowa o niebie i kształcie chmur była jedną z najgłębszych rozmów zeszłego roku. Wspaniale. Mm. Monika. Pierwsza randka po poznaniu się. Poniedziałek, zmęczona po pracy, pobiegłam na randkę bez przygotowań. Nie chciałam tam iść, ale mnie przekonały koleżanki. On milczał prawie całą randkę, bo nie dałam mu dość do słowa. Do tego wyglądałam inaczej niż w sobotę, więc chłopak się zdziwił mocno, bo byłam bez makijażu. W końcu się rozgadał i tak sobie rozmawiamy do dzisiaj. Dobrze, że ty śpisz w makijażu, chodzisz, bo mógłbym cię nie poznać po prostu. <laughs> Rano bym stało, Jezu, co pani tu robi? <laughs> Ale słuchaj, y no. są takie osoby, które... Y to często widać po tych takich youtuberkach, make-up... Żartowałem? Justyna nie śpi w makijażu ja sobie tak... Dzisiaj akurat spałam, znaczy wczoraj spałam, bo byłam taka wyczerpana po moich urodzinach, to teraz nie mówię, absolutnie były bezalkoholowe, gram alkoholu się nie napiłam, ale po prostu padłam, bez, nawet zasnęłam, słuchajcie, po raz pierwszy chyba od roku bez słuchawek, albo dwóch lat i spałam bez słuchawek, także byłam naprawdę bardzo zmęczona. W każdym razie jest A tak... Czym? Moimi urodzinami. Odbieraniem telefonów? Kurierów telefonów, no? Mhm. To sieć 5G tak Cię wymęczyła. Tak, mój chip nie do końca dobrze w, w tam spódzie. Nie masz chipa, bo się nie szczepiłaś jeszcze. A skąd wiesz? W każdym razie chciałam powiedzieć, że są te takie youtuberki make szczególnie na zachodzie i szczególnie z Azji, które po prostu, jak one się pomalują, to jest po prostu w ogóle. No, no tak jakbyś w ogóle oglądał nawet nie do że innego człowieka, tylko w ogóle jakby. No, innego człowieka. Na przykład po, po make-upie one wyglądają tak, że mają takie duże oczy, w ogóle wszystko. Mhm, tak. I w ogóle takie wąskie twarze, one mają tak. Pier zaczyna się make-up od tego, że one sobie w ogóle taśmami wszystko tutaj podklejają. Tutaj dają sobie te, takie kwadraciki, dwu taka taśma dwustronna i one sobie po prostu jakby mhm. robią tą zmarszczkę, zmarszcz tą fałdę, którą my mamy, a oni nie mają. I sobie robią. I sobie robią. To jest w ogóle na chyba najbardziej popularnych operacji chyba w Korei Południowej. Dobra, yy, przepraszam za te to. Ochotki. Są też te filtry powiększające oczy. Ja zauważyłem, że yy, tam w Korei właśnie, jak byłem też, tam nie wiem, zdjęcia sobie robiliśmy, to te, te, te koranki robiły sobie selfie właśnie z tą opcją powiększania oczu w ogóle. Mm -hmm. Czyli, ale takie nienaturalnie duże. one skóryce, chyba mają po, dość, w tam w sensie to jest to bardzo powszechne, że są właśnie kompleksy. Kobiety mają straszne kompleksy nie na tym punkcie. W sensie. I ja właśnie nie wiem, czy Wenezuela... I właśnie Korea Południowa to nie są kraje, w których się najczęściej wykonuje operacje plastyczne. Że one mhm, są po prostu jest, powszechne. Jest cała ulica z klinikami medycyny no. estetycznej w tej dzielnicy Gangnam. tej no, no, W tej, tej dzielnicy. No, nie, nie. I tam jest mega popularne w ogóle. No. Bardzo. Randki. Katarzyna. Z uwagi na brak pewności siebie i jednoczesną potrzebę znalezienia drugiej połowy, koleżanka na sympatii wysłała za, mnie do wysłała za mnie uśmiechy do facetów, a ja robiłam drugą selekcję i wybierałam kandydatów na randki. I wśród wielu, naprawdę średnich, pojawił się mój przyszły mąż. Kiedy go zobaczyłam, wiedziałam, że to ojciec moich dzieci. I takiej reakcji swojego organizmu w życiu nie doznałam. Moje ciało wręcz krzyczało – to on! Jesteśmy 15 lat razem i mamy syna. Super. Hmm. Wszystkiego e... dobrego. Wszystkiego dobrego. Z okazji, Walentynek. Mężu Katarzyny. Oprzeżam. Martyna. Pamiętam, jak poszłam z chłopakiem na spacer wiosną 2013 roku. Była to Wielkanoc i śniegu po kolana. Pamiętamy tę Wielkanoc. E, który, 2004? 13. 13. A w czwartym też tak było. W e, trzecim. Tak, tak. Szliśmy chodnikiem obok jezdni, w której była mega dziura i przejeżdżając autobus, wjeżdżając w kałużę, wywołał w niej tsunami. Fala pokryła mojego spacerowicza od góry do dołu, a ja byłam schowana w jego ramionach i sucha. To było takie romantyczne. Miałam 17 lat. Hmm. Pewnie namówił kierowcę wcześniej, żeby ej, panie, jak będę tu przechodził, to przejedź pan przez kałużę, tak z impetem, walnij. Znaczy, ja bym tak zrobił. Jeden z takich moich pierwszych chłopaków, Nie, no jak byłam w gimnazjum i w ogóle chodziłam z takim... Tomkiem, to on miał takie marzenie, bo to był taki etap, wiecie, że, że wszyscy chcieli mieć prawo jazdy, szczególnie chłopa, chłopaki chcieli mieć prawo jazdy. I on właśnie mówił, że dla niego idealna randka to jest taka, żeby właśnie jeździć w deszczu samochodem i wjeżdżać w kałuże i oblewać przechodniów. I pamiętam, że jak się rozstaliśmy, to ja mu napisałam taki list, że właśnie i się kończył tym, już nigdy nie będziemy jeździć samochodem, jakbyśmy kiedyś jeździli. Że właśnie to już nas nie spotka razem, nie? Aż nie wiem, że napisać, a żeby ciebie ktoś tak ochlapał. Nie, co? To ja nigdy nie byłam taka, wiesz, tylko wobec jednego byłam taka. Jesteś. Tyby. Nie jesteś moim byłem. A, byłem, okej, okay, dobra, myślałem, dobra. E, ja jestem dla ciebie dobra. I do, I w tej i... wersji się <laughs> trzymajmy. A mogę a propos coś ciekawego powiedzieć? Możesz czy znaczy to takie będzie znowu ja, ja, ja i w ogóle. Natomiast yy, wyliczyłem jakiś czas temu, że moje urodziny przypadają dokładnie równo co do dnia yy, równo 9 miesięcy po Walentynkach, wliczając w to, że nawet yy, wliczając w to, że rok, w którym się urodziłem, był przestępny. Moi rodzice świętowali, świętowali Walentynki już dawno temu, jak widać. Ale jak sobie to obliczyłeś? Owocnie. Bo, no dobra, trzymajmy no, się tej wersji, że to było okej. Okay. No i tak było, no. Ale to jest prawda? Rodzice ci to potwierdzili? Znaczy, wtedy się nie obchodziło walentynek. Tata powiedział tylko w jakich okolicznościach zostałem poczęty, w jakim, miejscu, w jakim mieście, w Budapeszcie. I tak dalej. Rodzice byli na wakacje. A w Stąd jakich okolicznościach? No nie będę zdradzał Aha, szczegółów, no, no wiesz, no. Znaczy, nie, no, nie zdradza <laughs> No i krzy się było tak, zapaliłem ale światło. Że jakieś, ale że jakiś nie, ale że, jakieś, że, że byli w hotelu więcej osób, ale tam część ekipy wyszła na miasto wtedy i trzeba było się spieszyć. Okej, okay, dobrze. Myślałam, że wiesz. Żeby było więcej osób wyjętnie. w hotelu i tak. A, że, Nie, 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 nie. Valentine's <ślappie> 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 razie... Days in Budapest. Już widzę tytuł na... N Nieważne. Jaka jest następna ciekawa historia podziel się z nami? Ewelina. Ja czekam na taką jedną ze swetrem fajną. Moja najlepsza randka to wyczekane, wymarzone spotkanie z chłopakiem poznanym przez Facebooka. Sik. No, to nie jest takie Wcale nie jest sik. Długie tygodnie pisania, rozmów, spotkań i Skype'a. Te motyle w brzuchu, jego cudowne oczy i moje zaskoczenie, gdy w końcu się zobaczyliśmy. A on po kilku godzinach, co zrobił? Zgaduj. Oświadczył się. Tak. Oświadczył się. Potem oczywista, oczywiście konsternacja rodziców, kpiące komentarze znajomych. Ech, ale ja po prostu wiedziałam, że to jest to. I w sierpniu mamy drugą rocznicę ślubu. Kocham cię, Michaś. Mówię no. Ej, i to są historie, które naprawdę pokazują, że jesteś taki jak miłość od pierwszego wejrzenia. Ja bym powiedział, yy, nie wiem, ze stalkowania, bo to. No czemu zestalkowanie? Ale oni rozmawiali sobie na Facebooku. To nie jest tak, że. No, no tak, tak. No, nie, no masz rację, tak. To nie jest piąte nie zabijaj, pamiętaj, nie ten podcast. Nie, mówię nie zestalkowania takiego w tym złym sensie, ale takiego wiesz. Dobra, nieważne. No powiedz dokończ. No tak jak, no, tak jak ja sobie zanim w ogóle zagadałem na Tinderze, to zestalkowałem twój profil, zobaczyłem bloga i mówię, Kurna, znam to przecież. I tak dalej. No, no nieważne. Oliwia, to będzie długa historia. Oho, oho. <tak>, tak się zaczynało. To ja chyba mam coś. To ja mam chyba, to ja mam chyba coś. Tak. Akurat to historia randki z moim wtedy chłopakiem, i wydaje mi się, że w ogóle historii naszej miłości. Poznaliśmy się na Juwenaliach w 2018 roku W pokoju akademickim naszego wspólnego znajomego Teraz wspólnego, kiedyś to był tylko znajomy chłopaka Moja współlokatorka po prostu yy, go znała Więc trafiłam tam z łańcuszka znajomy mojej znajomej Stresowałam się bardzo, bo zawsze się bałam nowych kontaktów Rozumiem Zabawa była fajna, napiliśmy się trochę Poznałam tam nowych ludzi z różnych kierunków Ale z nikim jakoś nie złapałam yy, lepszej gadki Do czasu Nagle moich, moje uszy dobiegło jedno nazwisko, na które szybciej odwróciłam głowę. To był Tolkien. Wybiło się z rozmowy dwójki imprezowiczów, więc odwróciłam się i spytałam, kto czyta Tolkiena. Przyznał się do tego długowłosy metalowiec o oczach koloru gorzkiej czekolady i ciemnych falowanych włosach. Gadaliśmy długo, pletłam mu warkoczyki, siedzieliśmy na schodach do akademika. A on bawił się moją dłonią, ja delikatnie podpita i wtedy bardzo samotna. Tak się cieszyłam, że z kimś mi się tak miło dogaduje i on ma wobec mnie miłe i czułe gesty, że tuliłam się do niego. Impreza się skończyła, nadeszła sesja i trochę kontakt się urwał, ale w wakacje wrócił. Dużo pisaliśmy i wydawało mi się, że jest moją bratnią duszą. Spotkaliśmy się pod koniec września. Ja specjalnie dojechałam 500 kilometrów parę dni wcześniej do Torunia, żeby się z nim spotkać przed rozpoczęciem roku akademickiego. Randka ta była w jego pokoju. Pierwszy raz się tam pocałowaliśmy parę chwil po zamknięciu drzwi pokoju. Zamówiliśmy pizzę i włączyliśmy maraton władcy Pierścienia. Pierścieni, przepraszam. Pi władcy, no to jest napisane pierścienia, więc przeczytam, że władcy pierścieni. Godzi Godziny mija. Tam gdzieś mamy na Na wagarach chodziłam na władcę pierścień do kina. Godziny miały nam na rozmowach: śmiechu i tuleniu się. Moich pierwszych pocałunkach w życiu. Zakochana byłam po uszy. Już wtedy zaczęło się robić coraz ciemniej za oknem, a ja nie mogłam przestać się śmiać z jego żartów. Koniec końców skończyliśmy w łóżku na pierwszej randce. To. Hmm. Ach, to było to jest to cały czas, że oni, że się te drzwi do pokoju zamknęły. I to jest to cały czas ta, ta sama randka, rozumiem, tak chyba. Aha, tak, bo wtedy się zaczęło zrobić coraz ciemniej. Dobra, rozumiem. Myślałam, że to był, była dalsza tam część. Pory, pory, no, wiecie, pory roku. Tak. E Czar nie prysł, a ja byłam zakochana jeszcze bardziej. Po dwóch latach, w rocznicy tej randki, odbierał mnie z pracy późno. Bo około 22. Mieliśmy w planach coś zjeść i popuścić sobie film. W domu czekały na te plany. W domu czekały te plany i. Co jeszcze czekało w domu? No, czytałem tę historię. Pierścionek. No tak, bo władca pierścienie. Zaręczył się w drugą rocznicę tej randki. Teraz jesteśmy narzeczeństwem, znaczy oświadczył się w drugą rocznicę tej randki. Teraz jesteśmy na i planujemy ślub za około rok. A, a to zaręczynowy wszystko... był ok. Myślałem, że jako gadżet, wiesz, dla fanów Trylogii. Nie daje się dziewczynie w rocznicę piersianka tak po prostu, tak samo jak Na szczęście nie będziesz miał chyba tego W Paryżu pro... pod wieżą Eiffla najgorzej to jest <laughs> klęknąć, kutnąć, i, kutnąć i zawiązać sobie buta <laughs> przed dziewczyną. <laughs> A wszystko to przez Tolkiena. Dzięki stary. Czasami myślę, że miłość moja i narzeczonego jest jak miłość twoja i Edit brat. Kontekst tutaj tutaj, kogo my czytamy? Oliwia nam mówi, że kontekst jest taki, że Tolkien i Edith spędzili ze sobą już 55 lat, a na ich wspólnym nagrobku wyryte są imiona Beren i Luten z powieści Tolkiena o śmiertelniku zakochanym w księżniczce Elfów. Hmm. Piękne są te historie. No. Teraz Edyta. Masz jakiś komentarz? Znasz to? Nie pamiętam. Zadzwonił do mnie, że, przy... Zadzwonił, że po mnie przyjedzie i gdzieś pojedziemy. Zapytałam, jak mam się ubrać, bo myślałam, że pojedziemy na przykład do lasu. Powiedział, że wygodnie. Jedziemy samochodem, dopotuję niecierpliwie. A on mi mówi, że jedziemy na spotkanie z Włoszką, Niemcem i kimś jeszcze. Byłam wkurzona, że kazał mi się wygodnie ubrać a to takie międzynarodowe towarzystwo. Okazało się, że te narodowości to broń pochodząca z danego kraju a on zabrał mnie na Strzelnicę. Szanuję takie randki. Też byliśmy na Strzelnicy? Mhm. Czemu ty nic nie mówisz? No, jaki zakłopotany, Krzysiu. No, Daj buziaczka. Mm -hmm. Anna. Zostałam dostałam zaproszenie na wesele. Miałam jechać z kolegą, ale w ostatniej chwili odwołał. Pojechałam sama. Pod koniec wesela poprosił mnie do tańca mężczyzna, który przyjechał na wesele, mimo już go tam miało nie być. Bo wcześniej rano następnego dnia miał wyjechać na miesiąc służbowo, ale ostatecznie dał się namówić rodzinie. Miał okropny zielony garnitur, deptał mi po palcach i tak tańczyliśmy kilka ostatnich weselnych tańców. Rozstając się, powiedziałam do zobaczenia i tyle. Zapomniałam o nim dwa dni później. Po miesiącu. No do pracy zadzwonił telefon. Okazało się, że do mnie. Mężczyzna przedstawił się, co mi nic nie mówiło. Dopiero jak wspomniał, że tańczyliśmy na weselu, skojarzyłam. Chciał się spotkać, zgodziłam się po dłuższych namowach. Co ważne, ów mężczyzna znał tylko moje imię i wiedział, że pracuję w lokalnej gazecie, bo tyle ze mnie wydobył w tańcu na weselu. Kupił więc po powrocie z delegacji gazetę, sprawdził, czy jest coś w stopce redakcyjnej o moim imieniu i zadzwonił. I może by sobie odpuścił, ale przecież powiedziałam mu do zobaczenia, kiedy żegnaliśmy się na weselu. I tak od 23 lat jesteśmy razem. O. Ja cię gram. A tu też miał farta karaktery. zwrócił cały uwagę, ciary. że miał farta, że no, dosyć popularne imię Anna, prawda? I że w redakcji nie było więcej. Właśnie to jest sobie, za to ja cię kocham. Twoje poczucie humory. A nie to, nie, to ktoś tak napisał po prostu, wiesz, zapamiętałem. A. Tak, A to jest Tyna Pormańczyka. Nasza znajoma. Pozdro. <laughs> yy, super historia. I taka. Yy... A bo zobacz, bo jakby do, do innej Anny uderzył, tak by patrzył, kurde, Dodamki. i znowu tak samo, kurde, nie poznał, bo bez make, make upu na przykład, czy co? Nie tak. <laughs> Ale tak. na przykład wiesz, taka już przechodząca. Przed emeryturą na przykład taka Anna by była. No, no na przykład. Ale zobacz, ja, ile Mógłbyś sobie w ogóle za. Zgadzać, ja sobie tylko myślę o tym, ile on y, czy to zadał sobie trochę zachodu, no. bo jednak y, znaleźć kogoś w gazecie i tak dalej. I ja pamiętam, jak pewnie też to pamiętasz, opowiadałeś mi o tym, że jak nam się ktoś podobał, jak byliśmy dziećmi, znaczy to on nie był dzieckiem. Ale było coś takiego, że się, że się znajdowało jego numer do domu i się dzwoniło, nie? No tak, w książce telefonicznej. Taki się stacy na, sta na stacjonarny numer. No, bo I kiedyś prostu... były były książki telefoniczne z yy... normalnie z numerami telefonów, z imieniem, nazwiskiem, adresem. Nie było numeru mieszkania, ale wystarczyło przyciąć yy, po szkole, do którego budynku ta osoba się udaje. To już wtedy było wiadomo, jakie są. Słuchałeś ostatniego odcinka Piąte nie zabijaj. Bo nie, brzmi nie, jak <laughs> No tam ktoś życie stracił, bo ktoś w takim szedł i obserwował, dokąd przyszedł do domu. No wiem, ale byłeś dzieciaczkiem. Ja wiem o co chodzi. Nie krępuj się. Chciała do tej pory nie znalazłam. <grym> e, w każdym razie chciałam powiedzieć, właśnie, Na że. Pięć lat się przedawni. Że go. No to ile miałeś lat, jak nie Roczek? Się przydał, nie? Nie. Po 30 latach się no przedawnia. Po 30? Po 30. No to nie, nie, nie. to jeszcze muszę poczekać. Tak, po 30 latach się przydawnia zbrodnia. Ale to, nie ten, to nie ten podcast. Tak, to prawda. Przepraszam, przepraszam. wracamy do tego. Taki był głupi żart, oczywiście, dla tych. Ja y... chciałam tylko powiedzieć, że. Małż... To był żart, przepraszam, że partner. Kogo nie zabiłem. Że partner Anny y, albo mąż, nie wiem, czy, czy są po ślubie, ale chcę powiedzieć, że podziwiam bardzo za odwagę, za to, że w ogóle nawet nie zadzwonił na, na komórkę, tylko wiecie, jestem taki, że on prosi kogoś do telefonu i tak dalej. Ale jedyna, jedna rzecz, ja która mi... Ja bardzo szanuję ten, ten. Ja tak samo, która mi w ogóle cały czas świta w głowie, to jest to, jak on musiał o tobie myśleć przez ten czas, nie? że po prostu kurde, mhm. ale poznałem dziewczynę. To jest, to jest urocze. Ale fajnie tańczyliśmy razem. Ale na bankie się podobało. A na bank jej się podobała moja marynarka. <grym> <grym> ale jeżeli to, było 20, <grym> jeżeli to było 23 lata temu, to się domyślam, o jakie marynarki chodziło. Były takie w takim groszkowym kolorze, taki. Mi trochę. Ta panią, nie, przepraszam, bordową, ale zielone spodnie miał do tego kompletnie. Ej, naprawdę? Twój tata tak, tak nosił? Bardzo ładnie, bardzo ładnie, tatku. Ale tata będzie oglądał w ogóle, bo poprosił też, żeby jego historię przeczytać, opowiedzieć, ale to później. O, to może teraz opowiedz. Nie, 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 później, nie, później Dobra, dobra. No. Historia randki moich y, dziadków, pisze Nikola. Znali się od dzieciaka, mieszkali wioskę obok. Dziadek Tadeusz nosił młodszą o cztery lata Marysię. To jest babcia. Na barana kopali razem piłkę. Maria jako dojrzała nastolatka wyjechała do Wrocławia szukać pracy. Tadek wyjechał do Łodzi, do szkoły technicznej. Tadek kilka razy odwiedzał Wrocław. Bywał nawet w wynajmowanym mieszkaniu Marysi, odwiedzając siostrę kolegi, bo nie miał pojęcia, że współlokatorka to ta Marysia zawsze jakoś się mijali, oboje zmieniali miejsce zamieszkania Tadeusz zdobył w końcu adres i złożył wizytę Marii nie zastał jej w domu, na szczęście sąsiadka była czujna i powiedziała, że Marysia jest na podwórku i przerzuca węgiel babcia wspominając tę sytuację mówiła o ogromnym zaskoczeniu widząc Tadeusza w drzwiach piwniczki dziadek jak zwykle elegancko ubrany a babcia umorusana węglem z chustką na głowie Mówiła, że wkurzyła się wtedy na niego, że wybrał sobie porę. Spieszyła się do pracy w kiosku, więc zostawiła dziadkowi łopatę i poszła. Wiesz co, to mi przypomina trochę tamtą randkę ze schabowymi. Tak, <noise> Tak, w najgorszych randkach była dziewczyna, przyszła do chłopaka i on kazał jej schabowy robić. Rób Rzucił kotlety. tak mięso i tak rób kotlety. Znowu walnęłam tam, bo tak to sobie wyobrażam. No ale czekaj, wracamy do tej pięknej historii. Da, zostawo, zostawiłam mu łopatę i sobie poszła. Tego samego lata spotkali się. Aha, to nie było tak, że ona wróciła i ciadek tam dalej był. Po prostu dałam mu łopatę i sobie, sobie poszła. Bo dopiero tego samego lata Cukary spotkali się, się na weselu, poczekaj, kolegi ze wsi. Jechali wraz z resztą gości drewnianym wozem. Babcia opowiadała, że wypili po jednym kieliszku wódki, na więcej się nie odważyli i tańczyli do rana. Rano wraz ze znajomymi położyli się na łące, nie spali, tylko odpoczywali. O szóstej zabiły dzwony do kościoła i poszli na msze. Później już żyć bez siebie nie mogli i byli małżeństwem pełnym szacunku i wzajemnego ciepła do samego końca. Hmm. Piękna jest. No, jak, jaki cię ci super. Się taka historia. Jak się nazywa pani, która y, właśnie zajmuje się przerzucaniem węgla y, do tej, do, tam, do hmm. Ładowarka do komórki. Ty, 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 ty. Dobra. Ewelina teraz. Domówka została ekipą, znajomy ekipą znajomych. Poszłam na nią na luzie z mentalnym leniem, bo to, co mogło się wydarzyć w tej ekipie, już się wydarzyło. Jedna z koleżanek flirtowała wtedy z facetem ze studiów. Podchmielone zadzwoniłyśmy do niego i zaprosiłyśmy na imprezę. Super pomysł. Cześć. 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 Cześć! Cześć! Co robisz? Cześć. Cześć. A może weź faz, zajebiście jest. A tam wiecie, jedna osoba tak smętnie na środku pokoju. Mamy ciociosan. Mamy ciociosan. E, żartuję, przyjechał około godziny później z dwoma kolegami, pamiętam to jak dziś, jeden z nich wparował, nie patrząc na nikogo, do pokoju, w którym siedziałam przy stole i rozmawiałam ze znajomym przerywając nam zapytał, czy to ja puściłam kawałek, który wtedy leciał i zaczął opowiadać jakieś głupoty, że założył grupę na Facebooku z dobrą muzyką na imprezy jego znajomi wymieniają nie się tam kawałkami nie, e, wymieniają się tam kawałkami i czy mógłbym mnie do niej dołączyć nie pamiętam, co wtedy zrobiłam pamiętam, że zaimponowało mi to że mimo wątpliwej próby podrywu i zdobycia moich danych, wtargnął w hermetyczną grupę ludzi i potrafił obnażyć się żywym zainteresowaniem moją osobą, nie bacząc na reakcję otoczenia, a rzadko się to zdarzało. Z imprezy wyszłam ym, wyszłam całkiem wcześnie, ale zapamiętałam ten sympatyczny ruch. Następnego dnia rano zadzwoniła do mnie gospodyni imprezy, mówiąc, że potem błagał ją o mój numer. Powiedziałam mu w żartach, że dam mu go pod warunkiem, że pomoże jej posprzątać po melanżu. Tak, grubym melanżu. Yy, nie spodziewała się, że to zrobi. Pozbierał z nią butelki, wyczyścił blaty, podłogę. I co tam jeszcze się tamło. Mieszkanie ponoć lśniło. Wiem, że niby się nie powinno, ale dałam mu ten twój numer. Powiedziała. Po tej historii nie mogłam nie pójść z nim na randkę. Jesteśmy razem 7 lat, a ja wciąż tym Trzeba było posprzątać umiejętności. w Ten niesamowity wtedy gest odwagi i przyznania się przed tłumem. Tak totalnie podoba mi się ta laska i chcę ją zdobyć. Byłam wtedy po kilku relacjach, gdzie to ja musiałam walczyć o atencję faceta, a przyznanie się do uczucia było obciachem. Niesamowita historia. Naprawdę, bo raz, że, raz, że mm. faktycznie od też, razu okazało e, mm -hmm. zdeterminowany, podobnie jak z szukaniem Anny w redakcji, nie? Tak, ale tutaj to właśnie, to żeby, żeby, że, że de, właśnie ta, ta determinacja, mm -hmm. że po prostu wiesz, że mm -hmm. musisz spróbować. Super. A to sprzątanie mnie rozczuliło. Dobrze, zrobię tak. Dobrze. Okay, w czymś to. jeszcze ci pomóc? A już ten numer? E, Joanna. Było ich wiele. Z tym jednym konkretnym chłopakiem chyba najbardziej romantyczne były te randki zakazane w drugiej klasie liceum. On był synem dyrektora szkoły i germanistki. Wiadomo, z facetkami od niemieckiego nigdy nie jest łatwo. Mój nauczyciel z niemieckiego to... Poznaliśmy Jannę na spotkaniu. Pogadajmy o życiu. Kojarzysz? Eee, mój nauczyciel z niemieckiego był tragiczny. Mm. Musiał się uczyć, a nie jakieś głupoty w głowie typu dziewczyny. Ja mieszkałam w szkolnym internacie i też byłam pod czujnym okiem opiekunów. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak inaczej poza krótkimi przerwami między lekcjami moglibyśmy się spotykać, rozmawiać, spędzać razem czas. Do tego działo się to w czasach, kiedy miesięczne doładowanie telefonu opiewało na kwotę 10 albo 20 zł. Jedna minuta połączenia kosztowała 2 zł, a SMS kilkadziesiąt groszy, a w komórkach nie było internetu. Pamiętam. Tak, tak. Mhm. Dlatego... Koleżankę kosztowało i bardziej się opłacało ususzyć browara niż zadzwonić. Nie wiem, ale w każdym razie miałam takiego bardzo, bardzo oszczędnego <grym> wówczas chłopaka, z którym byłam 3 lata i on mi po prostu wysyłał jednego SMS-a dziennie, który nie zawierał ani jednej spacji. Mhm. Tam wiecie, każde słowo było dużą, dużą literą, literą i nie wysłał tak. nigdy ani jednego więcej, bo ten jeden SMS dziennie kosztował go jeden grosz i oszczędzał. A ile razy suszył herbatę po zaparzeniu? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale, ale te SMS-y mnie strasznie bolały, że on nie jest w stanie nam mnie wydać kilkudziesięciu groszy więcej, żeby mi, no nie udało się. I to stąd się wzięły te skutki: kocham cyby. Kocham cyby, no? Za dwóch, a za dwóch to jest Dobra, czekajcie. Do tego y, ultrakatolicka mała społeczność. Zaczęliśmy chodzić razem do kościoła. Taka motka. Tego nikt nam nie mógł zakazać. W niedzielę o 8:30, później w październiku na nabożeństwa październikowe, później na Rolaty drogi krzyżowe, majowe, czerwcowe i inne, mniej lub bardziej ważne święta. W mrozie, deszczu, śniegu czy upale cieszyliśmy się każdą wspólnie spędzoną chwilą. Do tej pory lubimy chodzić nie tylko do kościoła i teraz już zwykle w pięć osób, a nie tylko we dwoje. Udało się. Przepraszam. To, to chyba teraz rozumiem skąd niemiecki, bo z tego, co kojarzę, to ja Anna wyjechała do Austrii. Mhm. Mówiła o tym tuż przed, mhm. nie? Wtedy. Ja do kościoła chodziłam, jak chodziłam na wagary z matematyki, a miałam kościół tak mniej więcej na trasie do szkoły z domu. I żeby jak, jakkolwiek zmyć z siebie ten grzech, nie pójść tam na lekcje, to chodziłam do kościoła. I siedziałam sobie w ławce. I czytałam Komiksy. listy miłosne od Rumunów poznanej w Grecji rok wcześniej. Ej, przepraszam, że to powiem, ja przeklę, ale jestem pojebana. I byłam pojebana. Jak ten orzeł z konowkami. Ale jestem pojebana. To jest to... Aleksandra Cymer. Po bardzo trudnych przeżyciach związanych... Z oszustką z internetu. Historia bliźniacza z historią Justyny o Janu, nie Januszu, tylko o Marcinie, bodajże, o za którego podszywała się jakaś kobieta. E Próbowałam odnaleźć się w świecie bez dręczenia mnie. Byłam wolna, nareszcie nikt nie manipulował mną ani nie zabraniał rozmawiać z ludźmi, więc pomyślałam, a co mi tam, i dodałam na snapie chłopaka ze szkoły. Wysłałam mu zdjęcie mojego psa, na co on odesłał mi zdjęcie swojego labradora. Rzuciłam telefonem o ścianę z ekscytacji, a potem zaczęliśmy pisać. Znajomość się rozwijała, nasza pierwsza randka była w filharmonii. Wow! On odwalony w smoking, ja w sukienkę, siedzimy obok siebie, muzyka gra pięknie, jest klimacik. Miałam nadzieję, że on mnie chociaż za rękę złapie, ale nic z tego. Nie mógł, był dyrygentem. <noise> Dopiero gdy było po koncercie, złapaliśmy się w skrzypce. <noise> chciał, to by <noise> Może dlatego, że był skrzypkiem, albo na flecie grał. <noise> Dobra, przestań. Przestańmy. Na pożegnanie nie było buziaka, ale na drugi dzień przyjechał do mnie i poszliśmy na pizzę. Mm. I jak wsiadał w e, autobus, żeby wrócić do domu, to dał mi buziaka. Tego samego tygodnia przedstawił mnie znajomym jako swoją dziewczynę, a ja nie protestowałam. Jesteśmy razem dwa i pół roku, gdy sytuacja z koroną wróci do normy, Myślałam, że ci napisałam, to spotkamy się znowu. <śmiech> <śmiech> Żart. Pójdziemy to zamieszkamy razem w większym mieście, żeby studiować. Ten chłop to moja opoka. Wyratował mnie z beznadziejnej sytuacji psychicznej, dając zrozumienie, wsparcie, szczerość i czas. Bez niego nie wiem, jak by było. Podniosłam się psychicznie, mogę mu w pełni ufać i czuję się najbezpieczniej na świecie. Traktuję go jak dar od życia, za piekło, które musiałam przeżyć z z internetu. Nie spodziewałam się, że można tak kochać i być kochanym, jednocześnie mieć najlepszego przyjaciela. Hmm, super, to też takim jesteśmy fundamencikiem. Wiktoria. W październiku 2016 roku po dwóch dniach pisania z pewnym chłopakiem wyszedł temat fajnej knajpki. Gdzie jest antresola i leci muzyka z gramofonu dobre kraftowe piwko można wypić takie na maksa klimatyczne miejsce. Zgadaliśmy się, że fajnie byłoby się tam wybrać Razem. I na spontanie zaproponował, że w takim razie może spotkajmy się jeszcze dzisiaj. Spotkaliśmy się, było super romantycznie, e, przepraszam, klimatycznie. Przegadaliśmy cały wieczór, super muzyka w tle, wspaniała osoba do rozmowy. Później widzieliśmy się każdego dnia przez następne półtora tygodnia. Maraton spotkań zakończyła domówka, na której się zeszliśmy, a aktualnie w październiku 2020, e, 2020 roku mieliśmy pierwszą rocznicę ślubu. Bank. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Beata. Po długoletnim, dość toksycznym związku w końcu udało mi się odzyskać wolność. Byłam tak przeszczęśliwa, że jedyne co chciałam to żyć i cieszyć się z odzyska odzyskaną wolnością. Z tej całej radości zaczęłam wychodzić z domu, co było mi oczywiście mniej więcej zabronione wcześniej. I dałam się namówić mojej najlepszej przyjaciółce na wyjście do dyskoteki, co kompletnie nie z moim klimatem. Ona była tam ze swoim chłopakiem i paroma znajomymi, których miałam okazję poznać. W tym gronie był również najlepszy przyjaciel jej chłopaka, z którym od razu znalazłam wspólny język. Przez kolejne dwa tygodnie nie rozmawialiśmy chyba tylko, jak musieliśmy już iść spać, ale to przez, ale przez to, że byłam kompletnie zaślepiona moją odzyskaną wolnością, przez myśl mi nie przeszło, że on może chcieć czegoś więcej. Do czasu aż zaprosił mnie do siebie na iście włoską kolację, bo jest Włochem. Od pierwszego pocałunku tego wieczoru minie w tym roku 8 lat. Po roku zamieszkaliśmy razem, po czterech latach kupiliśmy własne mieszkanie i przeszliśmy przez roczny remont. A od miesiąca nie mogę napatrzeć się na mój pierścionek zaręczynowy. Ślub zapewne w przyszłym roku gdzieś we Włoszech. PS. Nasi najlepsi, przy, najle, nasi najlepsi przyjaciele nadal nimi są, ale oni już po ślubie, na którym byliśmy oczywiście świadkami. I drugi PS. Moja mama, idąc jeden, jedyny raz na dyskotekę ze swoją ówczesną przyjaciółką, również tak samo poznała mojego tatę, a na koncie mają 35-letni staż małżeński. Super. Mhm. W ogóle lubię te historie, kiedy ludzie się tak... Yy, yy, że nie masz zamiaru w ogóle, nie myślisz, że coś się takiego spotka, to cię spotyka. Mhm. No też tak z tobą w sumie miałam. Bo tak od niechcenia w sumie, tak tego nawet tego Tindera nie używałam wtedy. Miłość jest jak biegunka po prostu. Dopada cię w najmniej oczekiwanym momencie. To było romantyczne, nie? Bardzo. Było? Bardzo. No. Byś może pracował w kanałach. To... Co? Co? Yy, Olga. W sumie miałam większość normalnych, standardowych. Może jedna z fajniejszych to była z pierwszym chłopakiem, taka szczeniacka miłość, ale on jeździł motocyklem i mnie uczył jeździć. Miałam 14 lat, ale bawiłam się świetnie. Ale najśmieszniejsza to jednak jest pierwsza randka moich rodziców, to znaczy, może nie randka. Nawet a pierwsze spotkanie. Rodzice nie mieli prawa się spotkać. Mama wieczna imprezowiczka, a tata wieczny kujon. Na jedno z takich imprez wleciał kolega taty z krzykiem: Ratujcie człowieka! Tata miał gorączkę prawie 40 stopni i prawie zmarł. Era nie komórek, bo to były lata 70., więc ktoś poleciał na dół akademika, 25 w dół, do jedynego telefonu yy, dzwonić po karetkę. A moja mama spokojnie wzięła dwa piwa i poszła do niego do pokoju. Piwo podgrzała i napoiła na siłę. Dużo nie musiała używać, bo ledwo zipiał. A potem kazała mu się najzwyczajniej w świecie wysikać. Tłumaczyć nawet nie będę, ale działa. Po prostu zmieniam przy gorączce piwo na wodę. Ale jak przyjechała karetka, to tata grał w kartę z ekipą mojej mamy. Co to wyobraziłem? Całą scenę po prostu. To bieganie po schodach. To piwo Przyjeżdża taka biedna karetka w latach... Maga. I pomakali. Dostał mandat za bezpodstawne wezwanie karetki, a od tej pory, gdy się kłócili, a zazwyczaj kłóci... oboje kłócili się o wykładnie prawa budowlanego, bo na takich boli studiach, to w końcu mama krzyczała: widziały gały, co brały. Pf, proszę, kurde. Ale ja szanuję, szanuję taką retorykę. <laughs> Na believe. co ojciec ze spokojem odpowiadał, pijany byłem. I miał rację. Tata zmarł, o Jezus, w lutym 2020 roku, mm. nie doczekawszy 30. rocznicy ślubu. I teraz mi się chce płakać. Ale piękna historia. Mm -hmm. Fuck. Dobra, powiedz coś. Powiedz ty o Twoich rodzicach. Miał, miałbyś opowiedzieć historię taty Tak, dobrze. Mój tata z mamą poznali się dawno temu na studiach. To znaczy, tak, tata jest starszy o 3 lata, więc to nie jest tak, że studiował w tej samej grupie albo nie chce się przyznać, że powtarzał kilka razy rok. Co, co też jest możliwe. W każdym razie co roku, jak przychodził nowy rocznik, a że studiował na Politechnice, to raczej był to z... obstawiany przez facetów jakiś tam kierunek. Ale zawsze, jak pojawiał się pierwszy rok, no to z takim swoim najbliższym kumplem szli na inaugurację pierwszego roku, obczaić, czy są jakieś nowe dziewczyny, może się kogoś pozna. I tak dalej. No i było, był jakiś taki inauguracyjny wykład. Dwie dziewczyny siedziały sobie w przedostatniej ławce. No to tata z tym kumplem usiedli w ostatniej ławce. No i tak sobie słuchali. Tam wykładowca tłumaczył coś o grawitacji i. Tak tłumaczył o, o, o planetach i, i w ogóle i mówił, że im większe ciała, tym się bardziej przyciągają. I mój tata tak się zamyślił, tak, hmm, to takie dwa słonie to się muszą nieźle przyciągać. No i te dwie dziewczyny ławce przetryknęły śmiechem, no i sobie wyszli w zasadzie, nie, nie dokończywszy wykładu, wyszli do bufetu i tak, tak się poznali. Jedna no, z tych dziewczyn sobie... była mama. Hmm. Kurczę, twoja mama była taka ładna, jak była moda. Dalej jest, mama to ogląda, więc wiesz. Tej ja wiem, się ale chodzi mi o to, że naprawdę na studiach to po prostu petarda, jak widziałam zdjęcia. Pozdrawiam, mamo, Krzysia. Kochana. No, tak nie tak, nie, nietaktownie operujesz tymi czasami, wiesz? Już była. O Jezu, no przecież nadal twoja matka. No, Panie Jolu, y, mamo Krzysia, oczywiście y, absolutnie uroda nadal jest przepiękna, tylko po prostu jednak ja też jakby lubię siebie, na przykład z czasów liceum. Dobra, y, pogrążam się, wiadomo o co chodzi. Nie pogarszaj swojej i tak, <laughs> i tak fatalnej, fatalnej sytuacji. <laughs> Julia, to było jakoś na początku naszej znajomości. Dopiero się poznawaliśmy. Poszliśmy do nowo otwartej burgerowni z, jak się okazało, totalnym brakiem klimatyzacji. Człowiek po dziesięciu minutach tak przesiąkał zapachem, że sam zamieniał się w burgera. Nie wiem czemu, nie pamiętam co działo się wcześniej tego dnia, ale w ogóle nie byłam głodna i w ogóle nie czułam się najlepiej. Trochę z grzeczności zamówiłam i wypiłam zamówiony napój. On zjadł burgera, wyszliśmy z lokalu i wtedy się zaczęło ni stąd, ni z owąd atak paniki. Wtedy nie znałam tej nazwy i nie wiedziałam, co się dzieje. Pamiętam tylko rozmazane wieczorne światła i kolory toruńskiej starówki. Jakby ktoś nagrał time lapsea i puścił mi go przed oczyma w przyspieszeniu. Jacyś ludzie idący chodnikiem, jakieś dźwięki, wszystko naraz, nakładające się na siebie uciążliwe, nierozróżnialne. Czułam się osaczona, zagrożona, chciałam uciekać, albo płakać, albo krzyczeć, albo się schować. Wszystko naraz. Szczegółów nie pamiętam, ale instynktownie poprosiłam go, żebyśmy poszli prosto do pobliskiego, spokojnego, cichego i ciemnego parku. Tam okazało się, że przez to, że dzień był lekko deszczowy, na chodnik wyszły ślimaki, takie bez skorupek. A ja zawsze jak widzę ślimaka przechodzącego chodnik lub ulicę, to go podnoszę i pomagam mu dostać się na trawnik, żeby nikt go nie zdeptał. I to mnie wtedy uspokoiło. On stał i czekał, a ja spokojnie i skrupulatnie przenosiłam ślimaki schodnika na trawnik. Uspokoiłam się, skupiłam na tych ślimakach i było już lepiej. Odwiózł mnie do domu. I teraz, po ponad pięciu latach związku, nadal się zastanawiam, jakim cudem po takiej akcji chciał się umówić ze mną znowu i znowu i znowu. Super chłopak. Dużo ślimaków w ogródku. Trzeba było ich się pozbyć. Ile można zarobić na hodowli winniczków? A nie to nie winniczki, to były pomrowy. No ja wiem, ale na przykład ale rozumiesz, że. Złotówkę za kilogram. Za winniczki na tak, zrobiłeś o ten dokument? Nie, znaczy no tak montowałem tak, no. Mm. Piękna no, historia, wspaniały wspaniały chłopak. Paulina. O Jezu, moja najlepsza randka w życiu była to. Spotkaliśmy się pierwszy raz w życiu. Poznaliśmy się w internecie, chyba przez miesiąc albo przynajmniej albo przynajmniej pisaliśmy ze sobą najpierw, więc już całkiem dobrze się poznaliśmy. Dlatego spotkanie to była już formalność. Ja obiecałam mu, że zrobię jedno z moich ciast, więc jadąc latem do niego miałam kremowe ciasto w torbie. Co najlepsze przeżyło. Najpierw pochodziliśmy sobie po całej Oliwie a w końcu uznaliśmy, że idziemy na plażę i tak znaleźliśmy się na plaży, z moim ciastem i jego kupionym winem. I szczerze mówiąc, w swojej prostocie było to najpiękniejsze. A teraz jesteśmy przyjaciółmi, a ja mam innego chłopaka, więc może dobrze, że go tu nie ma. No, każdy ma jakieś wspomnienia, nie? To ty opowiedz o swojej najlepszej randce teraz. Nie, nie, nie wiem. Dobrze. Czyli nie dobrze. No, to co, to mówię o co mówisz, że co? Co odpowiedziałesz? No, po No Coś tam. Że, się... że jeszcze przed nami, dobrze. Wybrnąłem? Tak. Nie, no, spokorantka była ta, ta właśnie pod tym pałacem. To też było Myślę, właśnie że takie, to... że przecież jak ja mogłam czekać na ciebie półtorej godziny? To Nie było, było półtorej takie. półtorej godziny? No, no dwie. Nie, to, że wyszłaś za wcześnie ze spotkania, to nie znaczy, że ja się spóźniłem. Z jakiego Spóź... spotkania? To nie miałem żadnego spotkania wcześniej. Aha. Stałam, słuchajcie, na patelni w, w listopadzie, kurde, było zimno jak nie wiem, było okropna, okropna była wtedy pogoda i czekasz na faceta, którego widziałeś wcześniej dwa razy i on nie przychodzi, nie przychodzi, nie przychodzi i godzinę tam czekasz, no to jakie jest prawdopodobieństwo, że on przyjdzie? Przyszedł? Przyszedł. No to nie dążę. Po prostu, ale właśnie to też chodzi o to, że, mu, że też miałam coś takiego, że mówię, kurde, no nie, ty byś mnie nie wystawił. Że miałam po prostu takie, naprawdę, ja tyle razy. To wyobraź sobie, że jestem umówiony na randkę i się zbieram, i się, zbieram i się zbieram, półtorej godziny się zbieram, i zbieram, i co przyszedłem? Przyszedłem, a mogłem zostać da, dalej u taty. To ty sobie poszedłeś do ojca siedzieć jeszcze, tak? Nie, do taty, do knajpy poszedłem po ciasto. No dobrze. Paulina. Mówi tak. Po studiach pojechałam na wakacje za ocean, a to pozwiedzać, a to zarobić trochę z zielonych przed pracą zakrajową minimalną. Lubię określenie zielone. Ostatnio w ekstradycji tego tak mówią. No to kosztuje 150 tysięcy zielonych. Mhm. A myślałam o się o innym zielonym. Tak. Mh. Sobota, lokalny bar, no i stoi on. Taki przystojny. Trochę czasu do powrotu do kraju jeszcze zostało, tak, tak też trochę dla zabicia czasu randkowaliśmy. Typowe. Nie zakochuj się, bo zaraz wyjeżdżam. No i pojechałam. Kilka miesięcy później był w Polsce i jak obiecywał sobie chyba, zabrał mnie ze sobą. Szybki ślub w sądzie US, w USA i tak poszło. A ja jako prawdziwa podlasianka nie wyobrażałam sobie nie mieć wesela w rytmach Discopolo. Sza szanuję to. Na pewno? No, szan no szanuję, no co mam nie szanować? No, no, no. E, o, odpięcia na ostatni guzik. A że wesele mieszane, to i tradycje różne. W Ameryce jest zwyczaj organizowania bridal shower dla przyszłej panny młodej. Ja jednak jako, że sama tak Zresztą sama jak palę za tą granicą, uparłam się, że nic takiego nie chcę. I tak któregoś dnia wychodzimy sobie na kolację, a ja wychodząc do pomieszczenia widzę grupę bab. Wkurzona, że nie posłuchał, a jednak z uśmiechem na twarzy idę do osobnego pokoju, gdzie miała czekać na mnie biała sukienka. Otwieram drzwi i oczom nie wierzę. A tam stoi moja mama i siostra. Ja w szoku, bo rodzice mają gospodarstwo mleczne i w życiu bym nie przypuszczała, że mamie uda się wyrwać do Stanów. Jak się później okazało, mój mąż już nie chciał organizować dla mnie bridal shower bez moich najbliższych kobitek mm. i sam wszystko ogarnął, żebym ja miała ten jeden wspaniały wyjątkowy dzień. Kochany, hmm. kochany. Hmm. Katarzyna, poznaliśmy się przez internet, mieszkamy za granicą i ciężko jest kogoś poznać, gdy całe dnie spędza się w pracy. Pisaliśmy dwa tygodnie i chłopak zaprosił mnie na kolację romantyczną i te sprawy, gadka się kleiła, po kolacji spacer, odwieź mnie do domu, coś zaiskrzyło. Spotykaliśmy się dwa tygodnie i jak to ja, stwierdziłam, że związki są do bani i nie będę się angażować, bo ja się do związków nie nadaję. Głupia ja. Zerwałam tę znajomość, ale cały czas ten chłopak siedział mi w głowie, więc po sześciu miesiącach postanowiłam go odnaleźć. Ale jak skoro numer skasowałam, a u niego byłam tylko raz... Poruszałam niebo i ziemię, zaangażowałam wszystkich znajomych i po dwóch tygodniach miałam do niego numer. Zadzwoniłam i bach, jesteśmy razem. Cztery lata, mamy dwuletniego synka, a w tym roku, w sierpniu bierzemy ślub i wiem, że on jest miłością mojego życia, bo uświadomiłam to sobie dopiero, jak go straciłam. No, wcześniej straciła. No coś dzisiaj jesteś jakiś refleksyjny zbytnio. No, takie historie wspaniałe. Ładne, wzruszające a ile może my nagrywamy? Myśmy mieli czas w ogóle? Mierzyliśmy sobie. Nie, nie mierzyliśmy czekaj. Zaczęliśmy o której. No, dawno temu. Nie możemy sprawdzić. Po tym, ile czasu trwa. Aha, to jeszcze godzina nie minęła. Czym się zapętla? No nie wiem. Mamy zapętlaną, nam. Dzisiaj zrobiłam animation. Uuu, prawie godzina. Dobra, to jeszcze mamy czas. Czy to może przewinę, co? No to przewień. Widzicie, macie, macie ten. Making off. Making off. Co tu nadusi A, do nadusić. A, Na Karina, zaczepił mnie na apce randkowej. Przystojny o egzotycznej urodzie. Nie wierzyłam, że cokolwiek z tego wyjdzie, ale uznałam, że będzie dobrą motywacją do ćwiczenia obcego języka. Pisaliśmy do siebie przez dwa tygodnie, z dnia na dzień coraz intensywniej. Relacja pod hasłem Open-minded, I'm not judging you. Duże swobody i zrozumienia, a przede wszystkim apetytu na realną znajomość. Umówiliśmy się u mnie. W ostatnich odliczanych dniach nie mogłam spać, chodziłam dosłownie w stanie podgorączkowym 37-6. Eee, nie jadłam, mu też udzielała się ta atmosfera. Przyszedł spóźniony po 21.00. Zobaczyliśmy się w progu. Wpadłam w ufne spojrzenie w obwolucie, hebanowych oczu. Skup się, bo tu naprawdę będzie grubo, chyba. Padły jakieś słowa przywitania, aż nagle przywarł do moich ust. I chyba przez wieczność staliśmy w tym ogniu, a przede wszystkim przy ciągle niezamkniętych za nim drzwiach. To było czyste, nienasycone. Organiczne jak tracenie tchu i łapanie odżywczego powietrza jednocześnie zapoczątkowało nienachalny romans, obfity w banał, który rozmiękczał we mnie wszystko po prostu 100% chemii. Pierwszy raz byłam kimś tak prawdziwie odurzona. Powolny taniec, przy Love me like there's no tomorrow, queens, a na środku, kuchni, na środku kuchni podczas gotowania, całowanie pod każdą napotkaną jemią w Boże w okres, wspólny prysznic o świcie w półmroku świec. I teraz uwaga, teraz jest najgrubsze. nie gasnął ty świece pod prysznicem? Umył mi okna, żeby mogła lepiej podziwiać padający śnieg okór. A odśnieżył podjazd przed domem? Przed domem. Mm. Romantyzm pojawiał się naturalnie, był bezczelnie obecny. Raz nawet śniadanie miałam przy świecach, gdy zabrakło prądu, a on specjalnie przygotował coś na ciepło, zanim wyjdę do pracy. Nie rozumiem dlaczego uważasz, że nie jesteś piękna, powiedział przy kolacji, gdy siedziałam po kąpieli w mokrych włosach bez makijażu i w nieładzie. Drążył mnie tym swoim spojrzeniem, a choć do posiłku wybrałam playlistę rokowych skocznych kawałków, podczas gdy znów się rumieniłam, nagle Presley zaśpiewał: "Weź moją dłoń, weź całe moje życie, bo nic na to nie poradzę, że się w tobie zakochuję". ładnie No. Wiesz okna, tak? No. Romantiko. <noise> Szkoda, że nie wiemy, co się stało dalej. W sensie, jak, jak to się rozwinęło? Karina, daj nam znać. Chyba, że to jest świeża historia. Z tej zimy jeszcze? No na przykład, no bo do, do kiedy padał śnieg ostatnio w Polsce? No jeszcze dzisiaj. No. Anna. 17 lat. Poszliśmy na rzekę oglądać deszcz meteorytów, gwiazdy spadały, pocałowaliśmy się wtedy pierwszy raz. Hmm. Był moim chłopakiem dwa lata. Ale jesteś w tych takich randkach yy, yy, takich I szczenięcych. Plenerowych? I plenerowych, i szczenięcych. Szczenięcych, młodzieńczych. Młodzieńczych. Ale powiem wam, że ja to naprawdę chętnie bym sobie poszła na taką randkę. U mnie w liceum nie było czegoś takiego, że się tak chodziło na randki, w sensie, że Zresztą było coś takiego. Ale generalnie, jak tak chłopak do dziewczyny startował, to się po prostu szło na spacer. Do kościoła? A jak się było trochę starsze. na hołdy. To już się paliło fajki i piło się piwo. Na hołdy, tak. I po prostu siedziało się na oparciach ławek, nie na ławkach, bo kurde, kto siedzi na to cool. ławkach? Po prostu... To jest takie kule cool, jak siedzenie z tyłu ale autobusu. Ale, ale jakie to było wygodne w ogóle? Paliło się fajki, piło się po prostu piwo z kitrany gdzieś tam, kurde, między nogami. To były czasy, kiedy poszłam sobie na takie piwko do parku z fajeczką. Nie, bo jesteśmy na keto. Nie możemy pić piwa. Tofi, a więc moja najlepsza randka, Ever, zrobił mi niespodziankę i zabrał mnie do. McDonalda? Singapuru. A, przepraszam. W <grywa> 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 <Mierzyłem> swoją miarką? <grywa> Wiecie, normalnie miesiąc miodowy, było cudownie Patrz, za się podjarał Codziennie kwiat, codzienne kwiaty, czekoladki, spacery, dobre jedzonko, zero kłótni, jak we śnie No o czym więcej można marzyć? Obecnie jesteśmy zaręczeni, mieszkamy w dużym domu na wsi, z dala od cywilizacji, a w ogródku mamy własne truskawki Także tego, spełnienie marzeń po prostu Mam nadzieję, że ten stan i poczucie wewnętrznego szczęścia i spokoju nigdy nie minie Pozdrawiam wszystkich szukających miłości. Wiedzcie, że wszechświat na pewno ma dla Was plan. A bubr jeden dobry wie, ile nieodkrytych rzek bubr? tak, uczuć uh -huh. na Was czeka. Haha, ha, zabawne, co? Wstawaj Grażyna, zestrałaś się i tu na różowo. Przepraszam, musiałam. <laughs> also, cudowne te Wasze wszystkie, co ważne, prawdziwe historie. Ściskam i trochę zazdroszczę, i cieplutko pozdrawiam. Podstawowe grzeczne. Zestrałem się na różowo. Ale ja nie śpię. Nie przepraszam, czy pan się zestra? Tak, o co chodzi? A o co chodzi? Proszę się obudzić, zestrał się pan, ale ja nie śpię. Na różowo. Boże, dobra. Czy, czy ta historia z Singapurem nie jest prawdziwa? No, jak nie jest prawdziwa. Czy jest prawdziwa. No jest, a co nie jest? <totekst> <totekst> Haha, ha, zabawne, co? Postawa gryszy zdrawała się na różowa. Kurde, nie wiem, to jest prawda czy nieprawda. Głosujcie w komentarzach. Subskrypcja to jest prawda? <totekst> a komentarz to jest nieprawda. <totekst> A Donate to jest nieprawda. A Donate to jest nieprawda, <śmiech> dokładnie. <śmiech> Przypominam, subskrypcja to jest prawda? Donate to nieprawda. E, oczywiście to jest żart, żeby nie było, że... Anna, rok 2012 stycznia. Ja przed wyjazdem do Szwajcarii poprosiłam koleżankę, czy przypadkiem nie zna kogoś, z kim bym mogła pobawić się na weselu w listopadzie. Jezu, przepraszam. Bo jest po północy. Żeby nie było lipy, że przyjeżdżam i siedzę sama jak kołek. Znała, zapytała, czy mogę się odezwać. Oczywiście, on konkretny. Tydzień później ja w autobusie do Łodzi. Następnego dnia miał służby Latał nad blokiem, żebym o nim nie zapomniała. Był pilotem, tak? Mhm. Po pracy jeden kierunek Kudowa-Zdrój, a tam uroczy pensjonat, dużo śniegu, minus 20 na termometrze, my i Grzaniec Galicyjski. Tak Grzaniec Galicyjski. Minus 20. <grytanie> Tak jak ostatnio Marek Sakierski miał pytanie, czy jak biegał przy minus 14, minus 18, minus 7 i minus tam ilość, to znaczy, że biegał przy minus 80, coś tak? Tak, tak. A jak przebiegł ponad 8 km, to znaczy, że zdobył K2. <grym> tak? Też miał taką teorię? Nie, no ja bym tak na. <grym> <grym> I to zimą, i to zimą. Marek, pozdrawiamy. Monika, moja ulubiona. <grym> Dobre. Moja ulubiona randka to ta, na którą koleś przyjechał swoim autem i wsadził mnie za kierownicę owego auta, tylko dlatego, że powiedziałam mu wcześniej o tym, jak bardzo lubię prowadzić. Jak mogę prowadzić auto, którym wcześniej nie obcowałam? <laughs> to, się to w ogóle drzemle. kosmos. W sumie takie randki to co miałam z dwoma mężczyznami. Pierwszy niestety nie był pogodzony z rozwodem, który był już za nim. Za to drugi mężczyzna był wcześniej moim długoletnim kolegą, a teraz jest moim chłopakiem. Męże... No, już. Mężem bez papieru. Ale my też lubiliśmy sobie pojeździć samochodem, tak. Znaczy, lubimy. Nawet nie to, że to randka, czy coś, ale tak... Jest tak, Krzysiek na przykład wraca z pracy i mówi tak, słuchaj, zeszłabyś na dół, może byśmy po prostu sobie pojeździli autem. I faktycznie ja sobie schodzę na dół... Nad Zegrze, na przykład. To nad Zegrzem to byliśmy raz, ale ile razy było tak, że po prostu jeździliśmy po mieście? No. Wiele razy. Puszczamy sobie muzyczkę, gadamy, uwielbiamy miasto nocą, nie? Jak jeszcze mieliśmy ten zastępczy samochód z... Dachem panoramicznym. Mm. Po prostu... Ola Boga. Znaczy ja, ja, ja nie rozkładałem siedzenia, jeżeli prowadziłem. bo to, by to Taki bo to panoramiczny. dach by było. Był panoramiczny dach i po prostu codziennie jeździ... A jeździłem. A tak. jeździłem w tej z powrotem przez most to wszystkich, żeby Justyna mogła sobie patrzeć na ten podświetlony pylon. Nawet zrobiłem ładny film. Czasem no, po prostu wziąłem telefony. Pamiętasz? Nie, to Pewnie było tak, że, że siedziałam z tyłu, mieliśmy całą, całą konstrukcję, i ja tak po prostu miałam ręce do góry, ty, uh -huh. ty w ogóle jechałeś bardzo wolno i prosto, żeby nie było. I chyba z tym Tak, i po prostu mi tak strasznie ręce było od przyciskania tego telefonu. No, śmiesznie, śmieszne, piąteczkę. Oskarowe ujęcie, Karolina, strasznie kocham tat. No tak, ludzie pisali, że w ogóle co to za piękny utwór muzyczny, a to był z jakiegoś tam, z apki do montażu filmu. Aha, nie, to nie było on jakiś? Nie, ja to, nie, 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 bo to bardzo, bo źle było słuchać, bo to było z tym takim, wiesz, buczeniem auta. Dobra, nieważne. Strasznie kocham Tatry, pisze Karolina. Jak kilka razy w roku nie pojadę w góry, to jestem chora. Będąc jeszcze na studiach przez kilka długich tygodni, spieraliśmy się z chłopakiem, gdzie jedziemy na wakacje. Ja mając jeszcze studencki budżet, chciałam Tatry. On uparł się na Chorwację. Nie zawsze Chorwacja kojarzyła się ze spędem podobnym do bałtyckich parawanów i byłam na nie. Ale mój luby się uparł i w końcu odpuściłam. Pod koniec sierpnia wróciliśmy z Chorwacji, a ja nadal chora na Tatry, powiedziałam, że nie odpuszczę Mój chłopak nie miał już urlopu, więc wyciągnąłam przyjaciółkę, a on został w pracy w Warszawie. Przez cały wyjazd moja przyjaciółka siedziała w telefonie. Przy czym jej mąż pisał do mnie, czy wszystko ok, bo Zosia mu nie odpisuje. Myślę sobie, Boże, Zosia ma romans. Kolejnego ranka wychodzimy. Boże boję się tej historii. Ja się spodziewam. Nie czytałem, ale już się domyślam, jak się skończy. Dotarły... aha, okej. Okay. Dotarłyśmy już dosyć wysoko, a Zosia dalej w telefonie. Zrobimy sobie przerwę na zawracie przed wejściem na Orlą P. A zosia w telefonie? Kto chodzi po górach, ten wie, że nie da się tam wjechać powozem konnym i kosztuje to trochę wysiłku, żeby o 9 rano już tam być. Wcinamy czekoladę, ja mam pełne usta milki i nagle za skałę wychodzi mój chłopak. Klęka i pyta się, czy zostanę jego żoną. No, tego się spodziewałem. Aż Ale mam super. kurde ten, gęsią skórkę. Hmm. Ym, więc co, więc ja, ja co jubilera w górę. usta pełne milki oczy pełne łez, powiedziałam tak, najlepsze tak, tak. 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 Hmm. najlepsza randka życia, mimo że yy, z przyzwoitką, oczywiście Zosia nie zdradzała męża, tylko próbowała ustalić szczegóły z moim obecnym mężem i w górę jeździmy teraz częściej po <noise> <noise> takie historie, to są tak piękne yy, tak. No w ogóle najśmieszniejsze to są takie niespodziewane zaręczyny. Bardzo śmieszne. Myśma... Są one takie. Są one takie. A opowiadaliśmy o tym, jak się zaręczyliśmy? Tak, 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 tak. Że no, najpierw była gadka, tak. że ty w życiu ślubu. Nie wiesz, że to jest w ogóle bez sensu, a godzinę później mi się oświadczyłeś. Na no, spontanie. I ja wiem, co ci się w ogóle w ogóle, było? bo przewracał. No, bo w sumie nie miałam argumentów na nie. <noise> Aha. Co piesku? Moja pierwsza randka przez Tindera, pisze Klaudia. Pojechaliśmy oglądać ogromne maszyny górnicze w kopalni, a potem oglądaliśmy burzę stulecia w samochodzie. Chyba poszło dobrze, bo mamy już dwuletnie dziecko i bierzemy ślub w tym roku. No chyba tak. No zdecydowanie. No chyba tak. Dobrze. Kasia. Z moim mężem, z którym jestem w związku od 6 lat, nie mieliśmy chyba nigdy nieudanej randki. Zanim przeprowadziłam się do niego za granicę, byliśmy przez dwa lata w związku na odległość, więc staraliśmy się dobrze wykorzystać każdą chwilę. Nawet teraz, po ślubie, gdy mieszkamy razem, zawsze świetnie spędzamy razem czas. W sumie nieważne, czy jest to podróż po Europie, wyjazd nad jezioro, czy też Netflix and Chill. Z powodu pandemii nie podróżujemy za bardzo, więc chyba dlatego wyjątkowo dobrze wspominam nasz ostatni weekend w Amiens, chyba tak to się czyta. Mieszkamy we Francji. Najpierw yy, dwugodzinna podróż autem, wypełniona rozmowami, hotel i zwiedzanie miasta. Takie weekendy są najlepsze. Mm. A my też jakoś ostatnio byliśmy w Rzeszowie, nie? Tu mieliśmy takie, że tak. po prostu, że tak Muzeum fajnie. Muzeum Dobranocek na przykład. Tak, Muzeum Dobranocek, tu gdzieś tam, yy, se. Tu gdzieś tam poszliśmy w ogóle obczaić jakieś uliczki takie. Bardzo dobre jedzonko też. O Jezu. No. Zresztą na Instagramie zrobiłaś yy, ten, jak się nazywa ta rzecz taka ramka z pytaniem. To ma jakąś nazwę? Pytanie. Pytanie. Po prostu. Tak, że można odpowiadać przez to. I tam dużo ludzi polecało, właśnie ciekawe rzeczy, i skorzystaliśmy z tych rad. I też spotkaliśmy się ze słuchaczką. Tak, ze mam. słuchaczką. Kurczę, nie pamiętam, jak miała na imię. Nie, Ania? Ania nie. chyba, może Ania. No, no. Przepraszamy. Ale była to urocza osoba. To w ogóle też tak jakoś narzeczonym, nie? Tam on mnie napisał, tak, tak, o jak jesteś w Rzeszowie, nie. to tam właśnie i do tej knajpy, tam pracuje, tak, twoja słuchaczka. Ja wzięłam naklejki, wycięliśmy te naklejki dla A. niej. Ja na podeszła do strych, tak, dzień dobry pani, czy ja bym mogła? Ja mówię, kurde, żadna pani. Nie mówcie do mnie pani, ludzie. Mimo, że jestem stara, to nie jestem taka Ale stara. To nie można mówić w trzeciej osobie, o osobie per autorka. Autorka chyba za dużo robi współpracy. Dobra, już przestań. Aut czy autorka nie widzi, że... Czy autorka nie widzi, że... To, to znaczy, niech słuchaczka się zastanowi. Ej, to jest dobre. No, mówiłem ci już wcześniej. Dobrze to a słuchaczka jest. Słuchaczka mogłaby. Dobra, ale to jest odcinek no. o randkach, a nie o bólu. Dupy. Agata. To były moje pierwsze imieniny z moim obecnym mężem. Był bardzo tajemniczy. Kazał się ubrać ładnie, ale ciepło i nic więcej nie powiedział. Zabrał mnie na sesję plenerową nad jeziorem. Zdjęcia robił no. nasz znajomy fotograf. Zdjęcia z tej sesji są tak piękne, że 10 lat później dwa z nich wiszą w naszym domu. Fajne. Ewa. Teraz jest historia Ewy. Tak. To jest super, no, dobra. czekałem. Dobra, czekaj. Jest krótka, ale to musi być petarda. A, rozwin, dobra. Nie tu. Czekaj jeszcze z wyższa Ewa. Tutaj jeszcze masz Ewa. A, przepraszam, przepraszam, przepraszam. No, no. A tej nie czytałem chyba. To był jeden z pierwszych dni na studiach. Pisze Ewa S. Umówiłam się na trzecią randkę z chłopakiem z fotka.pl. Miał przyjść pod uczelnię, jednak źle sprawdziłam godzinę zakończenia zajęć i chłopak czekał dodatkowe półtorej godziny dobry chłopak. Myślałam, że sobie pójdzie do domu i spotkamy się kiedy indziej, ale on czekał na dole z kanapką z Freshpointu. Dla mnie powiedział, że skoro pomyliłam godzinę, to pewnie wzięłam mniej jedzenia i jestem głodna. O. To rozmiękczyło moje serce. Kupił nawet batonika na deser. Ej, patrz jak łupus. A co się z tym czekaniem i przynoszeniem jedzenia? Ej, kurde, no, no ale... Bo czekałaś półtorej godziny masz ciasto. Ale w ogóle Ale w życiu cudem, o to nie pomyślałam, Takie skoro pomyliłeś godzinę, to pewnie jesteś głodny. Tylko hmm. pomyliłeś godzinę, to masz mnie pewnie w dupie, bo nawet nie zadajesz trudu, żeby sprawdzić plan. A tu proszę. A tu proszę. Dobra, teraz jest Ewa M. i to jest ta historia, historia o której mówisz. Tak? Coś? Dobra. bardzo mi się podobało. Rok 1995, sobota. Miejscowość Żory, mała dyskoteka w lokalu o nazwie Kamil. Miałam wtedy 16 lat i po raz pierwszy rodzice pozwolili mi wyjść potańczyć. Byłam z kilkoma znajomymi, choć bez przyjaciółki Doroty, która w tym dniu została, dostała szlaban od ojca. Podczas dzikich, dzikich pląsów zauważyłam przy barze chłopaka, który jakby nieobecny sączył napój. Trochę z szaleństwa, trochę z żartów, i trochę jednak tym dziwnym kosmicznym uczuciem, z tym dziwnym kosmicznym uczuciem pierwszego spojrzenia, powiedziałam do koleżanki obok: To będzie mój mąż. Pośmiałyśmy się i tyle. No bo jak poznać tego chłopaka, kiedy nieśmiały się ówczesne normy zachowawcze blokują? Przecież nie podejdę od tak. Nie ja. Nagle dołączyli do niego znajomi, wśród nich dostrzegam chłopaka mojej przyjaciółki, która zaszlabanowana siedziała w domu. Myślę sobie, teraz albo nigdy. Wyszłam z lokalu, gdyż chłopak jest na dworze, podeszłam do mojego znajomego. I no cześć, a co ty tutaj? I w ten oto sposób poznało mnie ze swoimi towarzyszami. W tym z chłopakiem z baru. Cześć Ewa, cześć Sebastian. Stałam tak krótką chwilę czekając na ciepłe podmuchy halne, na rydwany jednorożców, na nie w niebo wstąpienie wybuchłych chemicznych oparów naszej miłości. A on zaraz po cześć Sebastian odwrócił się na pięć i poszedł się na dal. Miał coś do załatwienia. <grym> Krótkie to było narzeczeństwo, choć w mej głowie piękne. Na trzeci dzień, w poniedziałek, spotkałam się z przyjaciółką i opowiedziałam o imprezie, dodając, że spotkałam jej chłopaka z kolegami. Doris zaczęła podpytywać o nich i naciskać, by je zdradzić, czy któryś wpadł mi w oko. Oponowałam. Pamiętam ból porzuconego serca i zamknęłam wszak tamten rozdział życia, ale ona naciskała. Zmęczona rzuciłam, a był tam taki Sebastian, ale nie ma tematu, on jest mu zainteresowany. I tak zakończył się temat na dni kilka. Czwartek wieczór, dzień kryminałów i popularny serial tropików tak, 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 miał zacząć się za pięć minut, a ja właśnie skończyłam wyczerpujący trening. Miałam na sobie okropny dres, przepocone do cna, czerwoną twarz pulsującą z wysiłku, wysoko upiętego w nieładzie kucyka. Szkoda czasu na prysznicę, ogarnę się po filmie, pomyślałam. Kiedyś filmy to na wagę złota były i czasu trzeba się było trzymać, powtórek nie było. Rozgościłam się w fotelu jak wzorowy Skunks i oglądam. Głowa spocona swędziała mnie na maksa, to też drapałam ją namiętnie, ro robiąc wielki kołtun. Cześć, całość prezentowała się wybitnie dziadowsko. Ej, szacunek Ewa za to, że po prostu masz, że po prostu, że po prostu opisujesz to, że każdy z nas jest w pewnym momencie oblechem. Do pewnego stopnia. Nagle pukanie do drzwi. Myślę sobie, Doris pewnie chce zadanie domowe czy coś. Nie było telefonów, nawet domofonów. Ganialiśmy do siebie na nogach. Otwieram za maszyście drzwi, a tam cześć, poznaliśmy się w Kamilu. Byłem u ciebie w szkole, ale nie było ci na dodatkowych zajęciach z historii, więc postanowiłem przyjść do Twojego domu. W sobotę mój kolega wyprawia 18. Czy zechciałabyś mi podowarzyszyć? Poznaliśmy się w Kamilu, brzmi trochę creepy. Nie jestem, tak. Nie jestem jakaś tam łatwą sztuką. Jestem jakąś łatwą sztuką. Zatem mówię, rozważę, jednak najpierw chciałabym móc poznać cię lepiej. Cały czas stałam na tej klatce i marzyłam o tym, by zgasło światło. <śmiech> 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 Nie mogłam skupić się na tym, co właśnie się wydarza. E bo wstyd nad moją własną wizualizacją zaciemniał mi umysł. Umówiliśmy się dnia następnego na spacer. Piątek był magiczny, pamiętam zapach tego październikowego wieczoru. W sobotę odbyła się osiemnastka. Sebastian miał na sobie żółty sweter i czarne lewisy. Wrzucił do kaseciaka muzykę, podszedł do mnie i mówi: Chciałbym ci coś puścić, i zaprosił do tańca. To był nasz pierwszy taniec, a w tle Depesz Mode i piosenka z Somebody. Kto nie zna tego kawałka, polecam, jest magiczny. We wtorek, po kolejnej rozmowie na naszej klatce, nagle Sebastian powiedział: Może uzna, że to szaleństwo, ale się w tobie totalnie zakochałem. I tak trwamy do dziś. Jesienią minął nasz 27 październik od tej pamiętnej wtorkowej sytuacji. Sebastian na dyskotekę trafił, uciekając z kąplami Depeszami przed Skinheadami. W tamtym czasie Żory były miastem subkultur, pankowcy, depesze, diskomuły, metalowcy, skinheadzi i tak dalej. Piękne czasy. Sebastian wspomina, że on się we mnie zakochał już wtedy, gdy stałam w drzwiach, w tym moim Chodakowska by mnie zabiła. Chodakowska mnie zabiła outfitem. Do dziś dnia mam jego żółty swater z pierwszego tańca. Ten pierwszy taniec był nim również na naszym ślubie. A Doris była na nim naszym świadkiem. Wszak to ona wygadała wszystko swojemu chłopakowi. Przyjaźnimy się również do dzisiaj. W tym roku nasza 24. rocznica ślubu. Mamy trójkę dzieci. Przez ten okres naszego życia wydarzyło się mnóstwo sytuacji, które do naszego związku było sprawdzianem. Nieraz zatrzęsło w posadach. Czas szczęścia i łez, upadków i wzlotów. Czas zwątpienia w siebie i czas, gdy dziwiliśmy się, jak w ogóle mogliśmy wątpić. Ciągle jesteśmy w naszym październiku, kochamy się i oboje pragniemy, by tak pozostało. I tu jest wrzucone zdjęcie w tym swetrze. Jaki sweter! Czy Sebastian występuje w kabarecie łowcy.b? Ale jest bardzo romantyko i bardzo mi się ta historia podoba. Piękna jest. Jacy wy w ogóle jesteście młodzi! W sensie no bo jak ktoś mówi mi, że ma 20, 27 lat minęło? Tak, 27 październik. Um, nie 27 października, tylko 27 października, to sobie myślę, że kurde, mm -hmm. to ktoś tam jest, nie wiem, grubo po, w okolicach 60, nie tak sobie wyobrażam. A tutaj po prostu para mój... Jezu, ale historia. Piękna. I tutaj e, Ewa do ciebie e, w ogóle komentarze, że pięknie piszesz i że powinnaś pisać. Jezu, jaka historia. Jaki w ogóle to będzie budujący odcinek, naprawdę. Na moją najlepszą randkę, pisze Klaudia, jechałam pociągiem i chłopak też miał nim jechać, ale wsiadać na innej stacji. Kiedy pociąg wjeżdżał na peron, zobaczyłam tylko, że ktoś bardzo szybko biegnie przez tory. Okazało się, że to mój wybranek. Ledwo zdążył, po drodze zgubił czapkę, a najlepsze jest to, że w tamtym okresie miał zepsuty telefon i gdyby nie zdążył, myślałabym, że po prostu mnie olał. Rampka była świetna, nie pamiętamy filmu, na który poszliśmy, bo nie za bardzo nas obchodził. Najlepsze jest to, że przez dwa lata przyjaźniliśmy się i nikt się nie spodziewał, że sprawy tak się potoczą. Angelika. Po dwuletnim związku, zakończonym w niezbyt miłej atmosferze, facet miał problem ortopedyczny, czyli dupę na boku. A ja tego nie Znam, znam ale jako wada z... postawy. Ale, zar... dobra dobra, wada... to znaczy, jak jako wada postawy, tak? Problem ortopedyczny tu na boku. Prze... Przyjaciel mój i poprzedniego faceta postanowił zapoznać mnie ze swoim bratem. Do tego namówił swoją siostrę, aby zrobiła grilla. Niestety brat postanowił wyjść w tym czasie na inną imprezę, ale dzięki tej imprezie poznałam jego tatę, mamę, ciocie, wujka, kuzynów. Miesiąc później ten przyjaciel ze swoją siostrą dalej nie odpuszczali, umówiliśmy się na kręgle. A że mieszkamy w mniejszym mieście, musieliśmy mieć samochód to znaczy każdy miał już swój. Poza siostrą przyjaciela. Dlatego ona zadzwoniła do tego brata, aby przyjechał i nas zawiózł, bo ona z żadnym i tak nie pojedzie, z syndrom najmłodszego w rodzinie. Tak i przyjechał i ogólnie fajnie było. Pograliśmy, pogadaliśmy, wymieniliśmy się numerami telefonów i tak już został. Obecnie jest moim mężem i mamy śliczną, siedmiomiesięczną córkę i tak poznałam całą rodzinę mojego męża, zanim poznałam jego. To tak jak ja ciebie <laughs> widziałam, zanim w ogóle cię zobaczyłam, tak na dobrą sprawę. Na obrazie. A, tak, faktycznie. Polecam, jeżeli ktoś nie słuchał odcinka Gość z obrazu, to jest moim zdaniem po prostu najbardziej chyba niezwykła historia mi w życiu spotkała, taka miłosna. Ciocia mojej przyjaciółki Pauliny, która mieszkała w Krakowie całe życie w ogóle, miała w swoim domu po prostu obraz, na którym był jakiś facet z kamerą, tak, tak wprost skierowany na... No, tak jakby na, jakby do kamery to robił. I ja po prostu ten obraz pamiętam, bo tam czasami bywałam i w ogóle zresztą Majeczko pozdrawiam cię serdecznie. Yy, I potem zeszłam się z Krzyśkiem i pojechaliśmy kiedyś właśnie do, do Pauliny i Paulina pokazywała jakieś zdjęcia z Chrzciń, czy tam z czegoś swojego dziecka, Kaliny albo Ingi. I Krzyśiek mówi, Jezus, przecież to jestem ja. I ja wiem, no gdzie ty? Jak no nastajmy. Ale nie... przeglądasz? No, ten obraz no, no. mi się bardzo podoba. to no, no. jakiś Sassnel, czy ten? Tak, że to Maciejowski, czy Sasnel, Tak, bo taki jest styl. A Krzysiek mówi, nie, to jest, to jest obraz mojej byłej żony, i na tym obrazie jestem ja. I mówię, no weź, nie, 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 po prostu no, no, abstrakcja totalna. Tym bardziej, że wy zawsze wiesz, Warszawa, coś tam. No i się okazało faktycznie, że to był obraz, na którym jest Krzysiu. Do niedawna Justyna jeszcze w to nie wierzyła, dopóki nie odgrzebałem zdjęć z tamtego okresu. No dokładnie z tą samą kamerą w ręku, tak. dokładnie tak samo. Zobaczyłam, wygląda. jakby na, naprawdę to zdjęcie, no. z którego ten obraz był Zresztą namalowany. nie z tego był namalowany, ale tego samego dnia byłem tak samo ubrany, miałem tę samą kamerę pożyczoną. Od nie kolegi. z tego zdjęcia? Moim zdaniem to zostało, nie, nie, nie z tego zdjęcia. No ale w każdym razie po prostu wiedziałam już krzyśka, zanim go zobaczyłam, tak naprawdę, więc mega w ogóle taka też historia, nie? Że po prostu wisiałeś, twój portret wisiał na ścianie bliskiej całkiem mi osoby przez tyle, tyle lat. A ja nie wiedziałam, że to ty. A nie mieliśmy żadnych wspólnych znajomych przecież, oprócz tam Tomasza Raczka, nie? Mhm. którego poznaliśmy oboje tam na drodze zawodowej. więc. Ja ciebie też widziałem, zanim cię poznałem na Snapchacie. Czy na Instagramie. Nie, na no, to. Ale już... że masz tyle samo followers, co mam tylko 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 mniej. 1280 razy mniej. Pamiętam no. dokładnie, 1280 razy mniej. Ale to, ale to i tak już najpierw mnie na Tinderze tamtegowałeś. No ale tak, tak. nie, najpierw... no, coś tam czytam czytam. Kojarzyłem No, no się rozumiem, rozumiem. Jestem tak. fame. Mam dwie obie, mam dwie obie z tym samym facetem, Beata. Pierwsze spotkanie, bo poznaliśmy się w internecie, zabrał mnie do labiryntów, kukurydzy. Było błoto, kukurydza i wyzwanie, żeby dojść do środka, a potem długi spacer w Wrocławiu, po Wrocławiu i pizza. Druga to nasze zaręczyny. No, też też Czy znaczy zaręczyny na drugiej randce były? Nie, że druga najlepsza randka, a, okay, To nasze tak. zaręczyny. Totalne niespodzianki. Kolacja w ciemności, spacer po wrocławskim jarmarku, potem grzane wino i apartament, a tam ścieżka dźwiękowa z naszymi piosenkami z YouTube'a, zeszedł, który dał mu na pierwszą rocznicę w związku z naszymi zdjęciami i biletami, uzupełniony przez niego resztę lat, a na końcu przepiękny list z pytaniem o małżeństwo. Piękne to było, włożył mnóstwo pracy i planowania, nawet podkład mi bielizny i ubrania, bo mieliśmy tam nocować. Logistyka. W życiu nie czułam się tak doceniona i ważna. Piękne. Też yy, ten zaszyt, który on uzupełnił. Mm. dużo jeszcze jest? Nie. No. Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj wszystkie. Nie zdążymy. Dobra, wiecie co? To zrobimy tak, że to będzie pierwsza część mhm. i nagramy sobie jeszcze drugą część. Yy, jesteśmy dwie historie, trzy historie po swetrze. To jutro po live'ie po prostu dogramy. Tak, co? tak, dogramy po live'ie i zaczniemy od Patrycji. Dobra. A to dzisiaj wrzucasz? Nie, to wrzucę Walentynki, wrzucę dwa odcinki. A, czyli nie dzisiaj po live'ie, tylko, dobrze. Tak. Po dogramy to po live'ie, który był wczoraj. Dogramy to po live'ie, który był no. wczoraj. Pa. <noise>